Żyję według pór roku, według naturalnego rytmu dnia. Przeszukuję las z nadzieją znalezienia tego jednego wyjątkowego okazu, z którym będę musiał się zmierzyć. Jestem gotowy, skupiony i przygotowany do starcia. To jest moja chwila prawdy, to jest mój moment. I gdy już miałem zabrać się do roboty, poczułem wibrację. Tak, wiedziałem, że to coś ważnego. I nie myliłem się. Znów w tym roku pojawił się on i wiedziałem, że muszę się z nim jak najszybciej spotkać. Biegłem, niczym Forrest Gump, jak mały łasuch pędzący po świeże pączki, jak sąsiad na promocję harnasia w Biedronce. Mimo wielu przeciwności losu, niebezpieczeństw i momentów, w których mogłem stracić życie, biegłem i biegłem, myśląc tylko o jednym. O kanapce z restauracji, której wizytówką jest clown. Wiem, brzmi niedorzecznie, ale tak było. Nie pamiętam, ile czasu zajęła mi droga, ale zapach skarpet wskazywał na długi dystans. Jednak wcale się tym nie przejąłem. Mimo nadludzkiego wysiłku i zmęczenia byłem szczęśliwy i od razu zacząłem zamawiać ten przysmak w jadłodajni pod złotymi łukami. Jednak finalnie, niestety, byłem rozczarowany. Najtrudniejsze, albo nie najtrudniejsze jest to, że odcinek nagrywamy w premierę, no produkt tak. Gorący, ale montaż, ale inne obowiązki powodują, że nie oglądacie tego w premierę burgera, ale może jeszcze nie mieliście okazji zjeść. Ale o co chodzi? Jest to kanapka taka limitowana. Ile kosztował? 24 zyla, nie? O kurde, z burger, ty, ale mi cieknie skóra. Dlatego chciałbym, żebyś też go spróbował i pomógł mi zrobić wersję, uwaga, będą synonimy. Maxi, mega, gigant, super, hiper. O kuźwa, stary. Rozumiesz moje takie niezadowolenie? To nie jest najlepszy wykon. Można to zrobić lepiej, moim zdaniem. Ale tak w przekroju, trochę tego tu jest. Bo ci powiem, nie no, to jest dobre. Ten panierowany ser powoduje, że ludzie szlają za drwalem. Ja to rozumiem. Ale powiem ci coś innego. To nie jest żaden camembert ani nic. To jest ich kilka plastrów sera. To jest jakiś serek, który się ładnie topi. Teraz wyobraź sobie, co ja chcę zrobić. To będzie robić nam za bułkę. To będzie robić nam za panierowany ser. To będzie robić, ta ilość będzie robić nam za kotlecika. Chcę z twoją pomocą zrobić naprawdę takiego mega, takiego drwala, gdzie taki drwal, który ręcznie potrafi ściąć siekierą sekwoję. Wielkie drzewo. I szczelem siekierą. To on nie zje takiego, tylko zje takiego. Krzysztof! Ale zapamiętaj ten smak, bo będziesz niedługo do nas wracał. Co tam czujesz? Czuję? Lifehack jest, że pewno się nie rozwala. Ser. Ja nie czuję mięsa. A dobra, a jaki jest ser? Co za ser? Topiony. Topiony, nie? No to jest ten ser. Zwyczajnie. Nikt nie mówi, że to camembert, po prostu rozumiem. Topiony, nie? Ale ja myślałem, że to jest tak, wiesz, że to jest jakiś poziom... No dobrze, słuchajcie. Test burgera 2 zaliczony, tego zostawiamy po to, żeby go porównać sztaba z tym, co nam wyjdzie. Słuchajcie, ze sztabusiem przygotowaliśmy sobie 1,5 kg mięsa wołowego. No jak dobry burger, to mięso wołowe, sztabuś. I powiedz mi, ile skryłeś cebulki wcześniej? Dwie cebuly, one są już oszczurzone i przesmażone wcześniej. Dobra, sztaba, cebulkę dałem. Jakie jest twoje życzenie następne? Następnie dwa jajka. Co jest ważne, sztaba już robił wersję taką dla jednej osoby. Tak, link dostaniecie w opisie. Taki jak chcecie sobie zrobić oryginalnego. Generalnie, jeżeli nauczycie się robić drwala klasycznego, to wszystkie jego odmiany też zrobicie, bo się różnią tylko dodateczkami. I teraz tak, sól, pieprz klasycznie na oko, ale tu jest tyle mięsa, jest na dwa oka. Popieprzył oko i z oka zrzucił. Tak. Teraz potrzebujemy musztardę Dijon! To mówimy dzisiaj po polsku. Dijon. 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 Jedna. Tak. Dwie łyżki. I tyle samo ketchupu. Podoba mi się robota z tobą, bo nie myślę, wrzucam, zmieniam łyżki. I co robimy dalej? Nie, ja to na razie wymieszam, dlatego właśnie ubrałem rękawiczki. Wiesz, coś dziwne w takich rękawiczkach? Gdy nie masz mokrych rąk, ale masz wrażenie, jakby były mokre. Dobra, to wędruje do lodówki i bierzemy się za... No, ja bym smażył ten gruby boczuś. Raz, dwa, trzy, cztery. Wszystkie ważyły tyle samo. Boczusiu, masa netto 400 gramów. Uznajmy, że to jest 5. Pół kilo boczku, pół kilo boczku. Dobra, sosik. W międzyczasie, kiedy ten nasz grubaśny boczuś tam się robi... Słyszysz, jak strzela? Kurczę, no zmniejszy się. Nie wiem, czy cztery wystarczą. Dwie duże łyżki majonezu. Dwie ketchupu. Raz. Chodź tu, chodź tu. Do tego pieprz, to możesz już tam dziabnąć. I on ma być taki
Jest. Nie czerwony. No zobacz, no pokaż nam ten kolor, otwórz tam tę bułę. No tamten widać, że już słoje przeżył, wsiąknął w bułkę. No to dobra. Widelcem? Pyszne. Mamy do zapanierowania camemberta, ale występuje tutaj problem logistyczny. Nie możemy go teraz zapanierować i usmażyć. Czyli co chcesz zrobić? Mięso. To dawaj mięso. Chcesz bezpośrednio na patelni układać? Dawaj, pali się patelnia! Dobra, i weź go, dobijaj. Jak najbardziej cienki. No to nie zmieści się. Do samego końca. To będzie kwadratowy. Nie będzie. Ale nie rozwalaj go. No dobra, zaokrąglimy go później. No musi być teraz. Dobra, kwadratowy. Będzie taki, później się go obejdzie. Będzie wystawał. No i teraz nadeszła ta chwila, gdzie trzeba czekać. No możemy ewentualnie zapanierować kamembercika. Panierujmy, nagrzewajmy ten. Ty jesteś mistrzem panierowania, ucz mnie. Dobra, się przyssał. Wow. Jedziemy. Bum. O, z powrotem. Proszę cię bardzo. Ładnie, ładnie. Następna strona. Troszkę tej panierki jeszcze. Daj go do lodówy. Dobra. A może przełożymy tak jak naleśnika? I razem, uwaga, trzy, cztery. A dobra, kawałek się tylko złamał, tylko kawałek. Słuchajcie, chyba lepiej było go sztaba robić na patelni normalnej niż grillowej, kwadratowej. Przecież by nam wyszedł burger, my jesteśmy debile. Jakbyśmy docisnęli do boku. No ale no, chcieliśmy, no fajno. Najważniejsze, że przerzucaliśmy i wyszedł nam taki, można powiedzieć, o, cebulka. Nasz jest bardziej przyrumieniony. Operujmy na faktach. Ślinka leci każdemu. Wracaj tutaj, mały chamku. Dobra. A my cię odstawiamy na bok. Idźmy. A teraz grzejemy olej i bardzo ważna część. Będziemy teraz smażyć camemberta. Tutaj niestety mamy tylko jedno podejście. Kilka zasad BHP. Tak. Pierwsze, sadzamy. Drugie, musimy mieć już narzędzia, żeby go szybko wyciągnąć, jeżeli na przykład zacznie puszczać. Teraz tak, on waży kilogram. Jak go wyciągnąć z oleju? Będziemy się martwić później, sztabo. Nie, bo będziemy mieli kilka sekund, zanim panierka nie puści. To nie jest mina przeciwpiechotna. Słuchaj, w międzyczasie mieliśmy przekroić bułkę i ją zapiec. Nóż taki. Co ty robisz? Sprawdzam długość noża na średnicę chleba. Sprawdzasz długość noża? Czekaj, czekaj, czekaj. Średnicę. Już krzywo idzie, krzywo idzie. Czy dobra to jest twoja długość noża na średnicę chleba? Jak widać, tak. Nie, jeszcze nie. Czekaj, papier. Nie pokroiliśmy boczku! Ale go na końcu damy! Jak? No dobra. Z serem go trzeba dać. Dobra, to ty dawaj tam drugą, a ja pokroję w międzyczasie boczek. Ale boczek mamy dobry. Z boczkiem, to ja już serek, tak? Ser już tarkowałem. Dobra, mamy to już tam. Mamy to. Jak byś to wsadził? Rękami? Nogami? Ręcyma. Ręcyma? Myślę, że tak, sztaba. Zobacz ile już ma, ja już czuję, że to jest Nie, bo boję się, że się złamie. Chwilą go toczyłeś po przedpokoju. Czekaj, ja ci go będę tu jakoś... Za późno. Poczekaj. Za późno. O kurwa! To wykipieje! O kurwa! Ty głupku! Spokojnie, nic się nie stało jeszcze. Nie przemyśleliśmy tego. Dawaj papiery! Za dużo, daj mi z drugiej strony. Trzymaj. A mieliśmy oliwić blat. No to już masz. Kiedy to się wyciąga? Jak wypłynie. Nie, on jest za ciężki. On nie wypłynie. Dobra, co teraz? To zabierzmy stąd. Poczekaj. Trzeba włom. Nie, chyba nie. Ty mnie trzymasz za rączkę, czy chcesz to wziąć? Trzeba zobaczyć, co się dzieje. Nie. Wyciągaj go! Jest dojebany! Super jest. Nie nożem, nie dasz rady nożem. O. Nie. Stary. Mamy go? O kurwa, ta łóżka nie wierzę. Była gorąca. Nie, nie wierzę. Dawaj, sztaba. Przytulmy się i sprzątajmy. Układam, nie, ułóżmy go, on go ogra, a my w tym czasie będziemy sprzątać. Dawaj dechę. Ciągnę za sobą welon. O, trzyma się. Kurze. Dobra, jeszcze 10 razy będzie można piec. Też mi koza poleciała, jakie ja mam emocje, człowieku. Wracamy na tory, kochani, wracamy na tory. Kupiące. Nie takie rozlazłe. Dół. Jest w boczku. Jak najbardziej, przecież ja nie będę... O Jezu, jak mi się ten... Ja nie będę suchej bułki żar! Jesteśmy na tym etapie. Tak. I teraz patrz, będzie, to będzie zajebiste. Teraz musimy być na tym etapie. Uwaga. Milion kalorii! Powitam was serdecznie! Teraz to jest to, prawda? Wiemy o co chodzi. Wiemy o co chodzi, no. Suchy kawałek mięsa teraz. Tak, patrz, teraz dążymy do tego. Trzymam go, trzymam go, trzymam go. Dobrze. Złap go tu, bo ucieka. Dobrze, sztaba jest pięknie. Posprzątaliśmy lekko, to jest ten etap. Zrobiliśmy potwora. Trzy rzeczy teraz mamy. Sos, sałata i prażona cebulka.
Dobra, sosik sztaba. O ja. Kurde, zgubiłem cebulkę. Nie, jest gdzieś. Ja myślę, że lekką warstwą jeszcze byśmy posmarowali sosem... Czy jesteśmy na tym etapie? Tak, nie, to już zamknij. Już nic tu nie pokażemy. Proszę bardzo. Pokażemy tylko obraz jędzy i rozpaczy. Jezus Maria! Weź, zamknij czapę! Mamy... Boże świecie, jak to wygląda! Ja dawno tak nie jarałem. Drwal po prostu, który... To jest drwal. Drwal. To jest drwal, który rok spędził we Francji. Ogrywaj. Dobra, zabieramy to. A my wołamy chłopaków. Boli mnie to, że na YouTubie nie można przeklinać, bo tak naprawdę jak to widzisz, to mówisz: jaki s***jel! Weź się obróć, weź to zobacz. To jest kosmos! Tutaj jest, wiecie co? No teraz to bym nazwał brzydko, ale no wiem, że ludzie się zabijają, więc pomyśl co by było, jakby coś takiego dostawali. Dobrze. Inżynierze! Kolba! Cię biegną. Jezu! Jak Usain Bolt! Dzień dobry, co my tu mamy? Ale ja to widzę, że... Ja złotko. Jak sroka, co złoto jest, to się świeci. Ale akurat złotko ci może. Znaczy, nie, bo chodzi. Nie, żartowałem, wiecie co, bo ja, widzicie, za późno człowiek pierw gada, zanim myśl dojdzie, a tu przecież to o wielkość chodzi. Dobra, no. Tada! A też apetyczne, no. Tak? Słyszy, ja chyba wolę to z tej drugiej partery. Drwalek, no po prostu klasyczny drwalek. El Clasico, tak. Popatrzcie trochę z niższej perspektywy za niego, to was proszę, uwaga. Okej. Okay. Jakie atletyczne! Jaki gigant! Jak to ugryźć? Ile to wazy? Nie wiemy, ty trzeba zważyć. Drwal. 300 gramów. Czekaj, ja strzelam dwa. Nie, więcej. 2760. Ha, zobaczcie to. Boczuszek. Ser. Sosi. Mięsko. Macie telefon, dzwoncie Pabiego. Chodźcie. Musicie zachować spokój i nie krzyczeć. Uwielbiam te podniecenie kolby, tak. Jak słyszę go w tle. Niech biegną, Jezu! Uwaga. Nasza wersja. Kolba jest zachwycony. Jeden do jeden. Nasza wersja. Jezu. A wy mniej coś. Cały dzień na tym siedzieliście? To ja was proszę o niższą perspektywę. 3, 2, 1. Ale wykałaczka. Jest. Ole, spędził. Ja rzeczywiście powiedziałem wykałaczki. Kiedy na cheat day obiecasz sobie jednego hamburgera. Tak. Jezus, jak go nazwiemy? Heart attack. Albo Mila w miażdżyca. Tort. Pełnoprawny męski tort. No koniec, zobaczmy, co z tego wyszło. Wasze zdrowie. Sos dobry. Bułka mogła być mniejsza. Trochę taki kebab. Ale kamembert ty robi robotę. No, bo ja ten kamembert z boczkiem. Panami. To jest orgia dla smaku. Ale jest taki lekko wędzony. Nie walimy w pleca, jest zajebisty. Jedyny minut, bardzo ciężko się to je. Powiem wam tak, jeśli drwala, to ser zaburza smak drwala. Tak. A ten ser jest tak wyrazisty, ale obok mięso i ten boczek jest tak wyrazisty, że tu przeszkadza smak, a nie, że coś przyćmiło. Że będę jedynym w tym towarzystwie, który jeszcze nigdy w życiu nie jadł maku drwala. Właśnie dlatego jesteś idealnym gościem. To ser tutaj wszystko psuje, a ten tutaj robi tak robotę. Jaki to jest ser? To nie jest kamembert, na pewno. Na pewno. Żyjcie sobie tego chochlanda sami. Koniecznie zobaczcie nasze inne szalone filmy. Składniki macie dokładne. Mięso możecie użyć trochę mniej niż w naszym przepisie i naprawdę nawet jako party food, czyli taki torcik dla facetów, zaskoczycie wszystkich. Pa!